Mateusz Banasiuk jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Dzień dobry. Witam po raz kolejny. Bardzo mi miło odwiedzić cię w studiu. No właśnie, bo żeśmy się już spotkali wirtualnie dwa razy w trudnym czasie pandemii. To prawda, to prawda. Dobrze, że już mamy to za sobą. Mam wrażenie, że jakby minęła już jakaś wieczność od tego czasu. No właśnie, a masz wrażenie, że w ogóle coś się dokonał, się jakiś pierełom, jakiś przełom, coś się zmieniło na świecie przez to? Pamiętam, czego nam bardzo wtedy brakowało. Brakowało nam kontaktu z drugim człowiekiem, brakowało nam możliwości normalnego wychodzenia z domu, chodzenia do kina, do teatru, do restauracji, do baru. I pamiętam, że potem jak ta pandemia się już kończyła, to jakoś nie mogliśmy wrócić do tej dawnej rzeczywistości, bo odczuwam różnicę w teatrze. To nie jest ta sama frekwencja, która była przed pandemią. Podobnie jest z frekwencją w kinach, na salach kinowych. No niestety widzowie trochę odzwyczaili się od spędzania czasu w taki sposób, nad czym bardzo ubolewam, ale no, liczę na to, że jeszcze widzowie przypomną sobie, że jest coś takiego jak kino. No krótko mówiąc, kino stanęło na takim krytycznym momencie? Są pewnie różne odpowiedzi na twoje pytanie. No, moim zdaniem takie dwie najprostsze to przede wszystkim to, że się rozleniwiliśmy, że trudniej nam teraz wstać, ubrać się, wyszykować, dojechać, zaparkować i pójść do kina. A druga sprawa to też pewnie jest temat ekonomiczny, że teraz inflacja tutaj dobiła wielu z nas i zaczynamy coraz bardziej liczyć się z tymi wydatkami domowymi, więc takie wyjście do kina czy do teatru to jest jakaś taka rzecz, która nie jest pierwszą potrzebą każdego człowieka. No ale, ale jest na pewno bardzo istotną. No i dla mnie wyjście do kina, czy do teatru również jako widz, to jest na pewno fajne uzupełnienie tego, co się w moim życiu dzieje i też, wiesz, jakiegoś takiego relaksu, odpoczynku, oczyszczenia głowy. No jednak wyjście z domu to jest zupełnie co innego niż bycie w tym domu i oglądanie nawet fantastycznej produkcji, bo ja oczywiście nie odcinam się od platform streamingowych, tam również można zobaczyć produkcję z moim udziałem i tak też można oglądać filmy, ale jednak kino to jest pewnego rodzaju inna celebracja tej formy. Uwielbiam iść w ciągu dnia do kina. Nie każdy może sobie na to pozwolić ze względu na różne zobowiązania zawodowe. Ja pracuję o różnych godzinach, czasem w nocy, czasem w weekendy, a zdarza się, że na przykład w poniedziałek o godzinie 14 mam luz. Zanim odbiorę młodego z przedszkola, mogę sobie skoczyć do kina, usiąść i to jest takie fajne w ogóle wyskoczenie z rzeczywistości i wskoczenie w jakąś totalnie inną, równoległą rzeczywistość, w inny świat stworzony przez twórców. Lubię te mniejsze kina, podobnie jak ty. I Luna, Illusion, Atlantic. Oczywiście wiesz, no, też te duże kina, te multiplexy, no to też jest coś potrzebnego, ponieważ ludzie wchodząc do galerii handlowej, robiąc zakupy, mogą sobie pozwolić na chwilę wytchnienia i pójść do tej sali kinowej, zjeść popcorn i odetchnąć od tego szaleństwa, zwłaszcza przed świętami, bo to co się teraz dzieje. Słuchaj, ja na chwilę musiałem wejść do galerii handlowej, myślałem, że oszaleję, no. Niektórzy to chyba traktują w formie przyjemności, nie? Takie chodzenie po galeriach. To jest, ja nie wiem, to pewnie... Dla mnie to jest katorga. Oczywiście, że no, niektórzy tak, to jakiś taki zakupoholizm i tak dalej. No właśnie. Ale nie, no, lubię chodzić do kina, no i zachęcam, zwłaszcza, że teraz można oglądać dwa filmy z moim udziałem. Przede wszystkim Nie cudzołóż i nie kradnij, no i Listy do M. To zaraz o tym porozmawiamy, ale będzie już za chwilę można oglądać kolejne filmy. Tak, więc nie narzekasz chyba na brak pracy. Nie cudzołóż i nie kradnij. Zwariowany scenariusz, zabawa konwencją, jak ty wspominasz pracę przy tym filmie? No bardzo intensywnie, ponieważ to była taka rola, która wymagała ode mnie takiego dużego napięcia i działania na takim nerwie, bo to bohater, który jest totalnie postawiony pod ścianą, no ma przerąbane, słuchaj. Jego żona wyjeżdża na weekend, wydaje się, że będzie ekstra, super, hiper. Zamówił sobie worek towaru, najlepsze alkohole pootwierane i zadzwonił po najładniejszą kurtyzanę, którą tylko znalazł w internecie. O, tak. No i wydaje się, że wszystko będzie super, po czym okazuje się, że tak nie jest. No i po prostu wszystko mu się wali na głowę, musi sobie jakoś poradzić z poważnymi tarapatami i co robi? Dzwoni po swojego starszego brata, który akurat jest księcem i który udziela ostatniego namaszczenia.
No i on przyjeżdża, no i widzi, no rzeczywiście... Takim księdzem nieoczywistym, to nie jest taki ksiądz z ojca Mateusza, dajmy na to. Dokładnie, dokładnie. Mariusz Drężek stworzył nieoczywistego księdza, ja bym powiedział najbardziej ludzkiego z tych wszystkich księży, których znamy. No i bardzo dobrze, że wreszcie pojawił się pomysł na to, żeby pokazać księdza, który mocno stąpa po ziemi i ma takie same problemy i tak samo myśli jak każdy inny człowiek, bo to nie jest święty, tylko to jest po prostu człowiek, który ma misję, który pomaga ludziom, który czuje w sobie powołanie, no i który wybrał określoną drogę życiową, ale który również może być pogubiony, który może mieć sporo wątpliwości i który żyje w tej samej rzeczywistości, w której my żyjemy. A ta rzeczywistość nie jest najprostsza. Mariusz Drężek, to jak tylko zobaczyłem na plakacie jego właśnie w roli księdza, to pomyślałem sobie, że to jest przewrotne i doskonała obsada. No i fizycznie i pod każdym względem sporo pracy na planie. Śmiałeś się dużo, czytając ten scenariusz? Ja byłem pod wrażeniem, bo kiedy dostałem telefon właśnie od Mariusza Drężka, że będzie przygotowywana taka ciekawa produkcja przez jego przyjaciół i czy byłbym zainteresowany i wysłał mi scenariusz, no to wiesz, ja zwykle do takich telefonów podchodzę z dużym dystansem. Bo zwykle jest tak, że o taką rolę trzeba naprawdę sporo powalczyć. Zwykle jest tak, że mam 3 etapy castingów, a tutaj dostałem od razu telefon. Czytam scenariusz, myślę sobie, wow, to jest niesamowity scenariusz. Tutaj to wszystko tak do siebie pasuje. Te elementy układanki, które naprawdę nie są łatwe, bo to jest... Nielinearna też... Tak, nielinearna, czyli po prostu nie dzieje się wszystko od początku do końca, tylko jest jedna historia opowiadana z różnych punktów widzenia. Między innymi z mojego punktu widzenia i pokazane są moje problemy. Z punktu widzenia mojego brata, księdza, z punktu widzenia mojej żony, która ucieka, zdradza mnie z moim najlepszym przyjacielem, z punktu widzenia kurtyzany, która przyjeżdża i pokazany jest jej świat, Alfonsa, 2 gangsterów, więc rzeczywiście to jest bardzo ciekawe opowiadanie historii, tej samej historii z różnych punktów widzenia. Absolutnie coś nietypowego i coś, co pokazuje, że ta sama sytuacja obejrzana po raz kolejny budzi w nas zupełnie inne emocje i uczucia. No tak, no w życiu ważne jest, żeby móc spojrzeć na pewne rzeczy z dystansu, ale też i to nigdy pewnie nie będziemy tego doświadczać. No ale wiesz, Tomku, często oceniamy coś z naszego punktu widzenia. Siedzimy sobie wygodnie na fotelu, czytamy jakiś news w internecie, plotkarską jakąś historię i od razu wiemy co i jak. Od razu potrafimy ocenić, myślimy sobie, a to suka, jak ona mogła się tak zachować? Ja bym się zachował zupełnie inaczej. A potem okazuje się, że prawda jest zupełnie gdzieś indziej. I o to chodzi, o te różne punkty widzenia, o to, żeby dać szansę obronić się tej osobie. No i tutaj każdy ma szansę się obronić, ale czy im się udaje, tym bohaterom? No nie za bardzo. No nie do końca. Dlatego, że wszyscy mają coś na sumieniu. Rodzimy się z grzechem. Dokładnie, dokładnie. I tak jest właśnie w filmie Nie cudzołóż i nie kradnij. Ten film jest przesiąknięty grzechem, jest niegrzeczny. No, powiedziałbym, że jest wręcz grzeszny do szpiku kości. I to jest fajne, że tutaj nie pokazujemy jakiejś cukierkowej, kolorowej opowieści, chociaż na takie też jest miejsce w naszym życiu, ale pokazujemy film, który jest poza jakimś głównym nurtem kina w Polsce. No, jest to unikatowa propozycja dla widzów. I spora też zabawa konwencją i do nawiązania do Tarantino. Specyficzny humor. Specyficzne poczucie humoru. Niektórzy się na niego łapią. Nie łapią, niektórzy nie. No, mnie ten film naprawdę bawi. Zwłaszcza niektórzy bohaterowie, właśnie jak wspomniany wcześniej ksiądz, czy Krupnik grany przez Bartka Firleta. Aktorstwo jest takim sposobem, żeby sobie popatrzeć na życie z perspektywy, nie tylko z dystansu, z perspektywy innych ludzi jakby. Ja mam możliwość badać różne osobowości, różne typy człowieka, różne zachowania, analizować różne sytuacje poprzez siebie. Zastanawiam się, jak ja bym się zachował w sytuacji granego przez siebie bohatera, a kiedy nie mam odnośników, kiedy nie przeżyłem
czegoś podobnego, to jednak szukam na zewnątrz, wiesz, w jakiejś twórczości, w, nie wiem, w sztuce, w muzyce, w literaturze, albo w tym, co widzę dookoła siebie na ulicy, no, w metrze, w autobusie, w tramwaju. Ja lubię jeździć komunikacją miejską. Przyglądam się ludziom, obserwuję ich i korzystam z tego, jak oni wyglądają, jak się zachowują, bo staram się, żeby jednak moi bohaterowie, grani przeze mnie, bardzo się od siebie różnili. I wydaje mi się, że nawet to jest widoczne na pierwszy rzut oka teraz w tych dwóch filmach, Nie cudzołóż, nie kradnij i W listach do M, gdzie starałem się stworzyć zupełnie innych bohaterów. No ale tak, no tutaj jest rzeczywiście możliwość jakiejś takiej psychoanalizy siebie, innych, świata. No tutaj mam na to szansę i możliwość, co jest dla mnie oczywiście bardzo wzbogacające i ciekawe. Po co są komedie romantyczne? No po to, że wszyscy pragniemy tej wielkiej miłości. Wszyscy jej szukamy, wszyscy za nią tęsknimy. Kiedy raz przeżyliśmy takie uczucie, to gdzieś tam cały czas to uczucie w nas jest. I kiedy oglądamy taką niemożliwą miłość do spełnienia, bardzo kibicujemy tym bohaterom, bardzo chcemy, żeby im się udało, bo nam może gdzieś tam po kolei w życiu się gdzieś to zatraciło i bardzo trzymamy kciuki, bo wiemy, jak to jest ważne, jak to jest piękne, jak to jest silne uczucie i wspominamy je z sentymentem. Poza tym, jednak komedie romantyczne, to są dwie rzeczy, komedia i romantyczne, czyli trochę śmiechu, a trochę uczucia. I to są rzeczy, które nas fajnie nastrajają, zwłaszcza kiedy jest szaro, buro i ponuro, bo potrzebujemy odetchnienia, wytchnienia, takiego ciepłego uczucia, które gdzieś zalewa nas w środku, bo mamy mnóstwo swoich problemów i tematów, które dzieją się dookoła, więc czasami w kinie, czy w teatrze, czy w muzyce, czy gdziekolwiek inni szukamy takiego delikatnego, lekkiego i luźnego wytchnienia. I to właśnie dają Listy do M. To są piąte Listy do M, kultowa produkcja, jeśli chodzi o świąteczne kino w Polsce i twoje pierwsze Listy do M. Jak się bawiłeś na planie? Tutaj to musiałem naprawdę ostro powalczyć o te role. Były poważne zdjęcia próbne, bo to jest taka sztandarowa produkcja. Pamiętam, kiedy pojawiła się pierwsza część. Miałem wrażenie, że coś tutaj pachnie Ameryką, że tutaj mam jakieś aspiracje jakiegoś pięknego, kolorowego, zachodniego świata. No i to rzeczywiście, te Listy do M, to była jakaś taka nowa jakość u nas w naszym kinie. No i tak to się spodobało widzom, że już po raz piąty spotkali się z ulubionymi bohaterami tej części. No i oczywiście, jak to w każdej kolejnej części, muszą być nowi i wśród tych nowych jestem ja. Ja, Marysia Dębska, Marianna Zydek i Bartek Koczedow, bo to jest nasza czwórka, nasz zupełnie nowy wątek, totalnie odmienny, mam wrażenie, od tego głównego trzonu aktorskiego, ale chyba fajnie wypełniliśmy tę opowieść i dostaję mnóstwo wiadomości, że nasz wątek chwyta za serce i że ludziom ta część bardzo się podoba. Wręcz dostaję wiadomości, że najbardziej od pierwszej części. No, z Marysią Dębską musiał się fantastycznie, w ogóle stało się cudownie. Ja dawno już chciałem się spotkać z Marysią Dębską, ponieważ otarliśmy się o siebie w takim słuchowisku, ale tam nie mieliśmy ze sobą zbyt dużo do czynienia, ale spędziliśmy ze sobą jeden dzień na planie, gdzie kręciliśmy taką reklamówkę tego słuchowiska, no i przegadaliśmy mnóstwo czasu, bo też bycie na planie polega na tym, że się czeka. Tak, to jest magia filmu. I przez to, że Marysia jest taką super dziewczyną, dowcipną, wyluzowaną i po prostu przeuroczą, ten czas nam przeleciał w mgnieniu oka. I kiedy spotkaliśmy się na zdjęciach próbnych, to ja pomyślałem sobie, wow, no fajnie było rzeczywiście spotkać się w tej konfiguracji. No i producenci i reżyser dostrzegli, że jakby między nami jest fajna energia, no i postanowili, że ta energia rzeczywiście może przełożyć się tutaj na ten wątek, który był bardzo trudny, ponieważ jest bardzo subtelnie i delikatnie napisany, w przeciwieństwie do wyrazistych postaci głównych w Listach do M, które są już od początku. Więc tutaj mieliśmy naprawdę trudne zadanie, ale Łukasz Jaworski, reżyser, naprawdę poprowadził ten wątek na niuansach. No i tutaj bardzo nam zależało, żeby to wszystko było delikatnie pokolorowane, ale jednak, żeby to uczucie między tą dwójką było bardzo silne. Co będziesz kręcił dla Netflixa?
Słuchaj, ten Netflix to jest jakaś taka jedna wielka tajemnica. No nakręciłem w tym roku już 3 filmy dla Netflixa. Tak, ale pojawił się w którymś momencie taki enigmatyczny twój wpis w mediach społecznościowych. Tak. No, rzeczywiście miałem dużo szczęścia w tym roku do nowych produkcji, do ciekawych produkcji. Każda jest totalnie inna. Jedna z tych trzech produkcji to jest czarna komedia z bardzo fajną obsadą, ale naprawdę ja nie mogę nic powiedzieć. Nie możesz nic zdradzić. Nie mogę zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy. Dopiero w przyszłym roku te rzeczy się pojawią, no i myślę, że dostarczą widzom dużo humoru i dużo radości. I to też będą takie nieoczywiste produkcje. A Wieczór Kawalerski to jest jedna z produkcji, o których możesz mówić, czy o których akurat nie możesz? Tutaj mogę mówić na lewo i prawo, mogę opowiadać o tym filmie. No, nie wszystko jest owiane tak tajemnicą, jak moje netflixowskie produkcje. Wieczór Kawalerski... To jest polski Las Vegas? Ja boję się tych porównań. Dobra, przepraszam. Ale sami twórcy to robią. No słyszałem, że reżyser nawet rzuca tutaj tak górnolotne porównania. Jak słyszysz taki tytuł, to od razu przychodzi takie skojarzenie do głowy. No ale... No dobra, nie porównujmy. Słuchaj, powiedziałbym tak, marzyłoby mi się, żeby chociaż trochę zbliżyć się do filmu Las Vegas, bo to jest doskonała produkcja. No to jest tak zabawne i odjechane, pojechane na maksa, że chciałbym, życzyłbym sobie, żeby choć trochę zbliżyć się do tej produkcji. No ale my zrobiliśmy swój film, trochę bardziej kameralny. No jednak Stany Zjednoczone potrafią robić filmy z dużym rozmachem. U nas jest kino trochę bardziej kameralne, dlatego że mamy mniejszy rynek i mniejsze możliwości. I mniejsze budżety, ale tutaj naprawdę staraliśmy się, żeby było zabawnie, żeby było też trochę pojechane na maksa, żeby była fajna obsada, żeby było zaskakująco, z humorem, no, trochę pięknych kobiet, trochę narwanych facetów. Pięknych mężczyzn, powiedzieć. A różnie, tutaj różnie bywa. No, wśród obsady można wymienić Rafała Zawieruchę, Janka Wieczorkowskiego. Sami przystojni mężczyźni. Sami przystojni mężczyźni. No i szalone przygody. No i ja oczywiście też tutaj na czele tego zestawu. Dream Teamu. Dream Teamu, jeszcze Asia Opozda, Kinga Jasik, no i debiutujący mój serdeczny przyjaciel Szymon Gonera, za którego już dawno mocno trzymałem kciuki. Człowiek, który wcześniej zajmował się głównie krótkim metrażem, słuchaj, tak mi się wydaje. Słuchaj, no jakoś wpadł w te komercyjne tematy, no ale marzyło mu się kino, oczywiście jak każdemu reżyserowi. Miał doskonałe pomysły, ale jak sam napisał, ciągle słyszał nie. Albo tak, ale, co jest w ogóle jakąś masakrą, bo u reżysera rzeczywiście cholernie ważny jest upór i to, żeby nie poddawać się, słysząc ciągle tak, ale. Tutaj wreszcie spotkał ludzi, którzy totalnie uwierzyli w jego pomysł. Nie jeden, ale kilka pomysłów, bo Szymon stworzył mnóstwo ciekawych scenariuszy i każdy zupełnie inny. No i wydaje mi się, że ten Wieczór Kawalerski będzie jakimś początkiem twórczości tego reżysera, z którą szersza widownia spotka się już, wydaje mi się, po wakacjach. Często jest tak w polskim kinie, że trzeba iść na duże kompromisy, jak ty patrzysz na to ze swojej perspektywy? No często jest tak. Kompromis to jest chyba coś, co jest bardzo wpisane w ten zawód na każdym kroku. Tak jak powiedziałeś, no jednak pieniądze to jest pierwsza rzecz, która powoduje, że musimy iść na kompromis, bo jak reżyser sobie wyobrazi jakąś wielką scenę, że leci helikopter i bombarduje całe miasto, to niestety to często jest niemożliwe do zrealizowania. Albo się realizuje i potem efekt jest mizerny. Dokładnie. I potem siadają, drapią się po głowach i producent pyta, słuchaj, a czy można by zrobić tak, że to jednak nie helikopter, tylko oni jadą starą rowerem i nie bombardują całego miasta, tylko po prostu strzelają z wiatrówki w namioty. I to jakby, czy możemy tak zrobić, wiesz? I reżyser wtedy mówi, no może nie rowerem, ale weźmy starą Skodę i nie namioty, tylko jakąś wiejską chatę, dobra? I to wtedy, wiesz, no niestety tak często jest. No, ja się oczywiście z tego śmieję, ale tutaj tarcia są na każdym kroku, no. Bo wiesz, no, nie, jakby... Polska jest małym rynkiem, a jeżeli ludzie nie będą chodzić do kina, no to
tym trudniej będzie nam realizować filmy takie, jakie chcemy realizować, ponieważ na to potrzebne są pieniądze, a żeby były na to pieniądze, to ktoś musi pójść do kina, kupić bilet i żeby przynajmniej temu producentowi zwróciło się to całe przedsięwzięcie, bo robienie filmu... I tam filmu jeszcze to jest, zostało na no troszeczkę zapałek. Gdzieś tam na zapałki, no bo robienie filmu to jest jak właściwie takie pójście w nieznane. Nie wiemy, co nas czeka, bo przychodzi sobie taki reżyser jak Szymon Gonera i mówi, słuchaj, mam taki genialny pomysł, słuchaj, zrobimy taki film, że będą piękne dziewczyny, zmysłowe tańce, dodatkowo gangster, tutaj zagrożenie, tutaj zaskakujące. I wiesz, i ten producent słucha i myśli sobie, dobrze, a co ty wcześniej zrobiłeś, mój drogi? Aha, no dobrze, no to wiesz, to jeszcze przemyślimy tę całą sytuację, więc tutaj trudno jest negocjować z takiej pozycji. Potem jeszcze, wiesz, aktorów trzeba przekonać do danego przedsięwzięcia. Aktorzy często są zajęci, są w innych projektach, w dużych projektach, więc trzeba często układać się jakoś, dopasowywać się do ich różnych zajętości. Dodatkowo często jest, no nie wiem, no pogoda. No ostatnio kręciliśmy i nagle w ciągu dnia spadł śnieg. No i słuchaj, cały czas zielono i nagle dookoła biało. No to co my zrobimy? No dobra, no nie wiem, trzeba coś, jakieś zmiany, szybko trzeba działać na bieżąco. Więc spotkaliśmy się innego dnia, patrzę prognozy pogody, patrzę za okno, zielono, dobra, jadę na plan, śnieg. No i wiesz, to ciągle coś się dzieje takiego, co każe iść na kompromis, no ale od czasu do czasu udaje nam się zrobić dobry film, czego przykładem jest na przykład Furioza. Generalnie wiele elementów się musi złożyć, więc te kompromisy siłą rzeczy nawet w Hollywood zawsze są podejmowane. Dokładnie, tak dokładnie. Było, że to było twoje spotkanie z filmem, kiedy tych kompromisów było stosunkowo najmniej? Reżyser pewnie powiedziałby inaczej. Reżyser pewnie powiedziałby, że chciałby dwa razy więcej czasu na robienie tego filmu i dwa razy większy budżet, żeby mieć jeszcze większy komfort pracy, bo komfort powoduje, że człowiek ma dużą wolność, jest dużo bardziej kreatywny, no i łatwiej się pracuje. Mhm. Nie trzeba się zastanawiać, że za chwilę kończy się 12 godzina pracy i ekipa jest zmęczona, musi iść odpocząć, bo jutro kolejny trudny dzień przed nami. A to był cholernie trudny plan zdjęciowy, ponieważ tutaj było bardzo wielu aktorów, skomplikowane sceny walki, różne pościgi, sceny nad morzem, kiedy było bardzo zimno. Wiesz, też przenoszenie się w czasie, różne retrospekcje, to są rzeczy, które niezwykle komplikują produkcję filmową, no ale chcieliśmy zrobić naprawdę duże, poważne kino, które też poważnie podchodzi do tematu, który nie traktuje chuliganów jak idiotów i który pokazuje ten świat tajemniczy w sposób taki surowy i mocny. Bezkompromisowy i to się absolutnie udało, no to świetne kino jest. No mieliśmy, wiesz, na szczęście też czas, żeby się przygotować odpowiednio. Ja miałem kilka miesięcy, żeby trenować sceny walk, żeby zbudować swoją sylwetkę, co uwiarygadniało bohatera, którego grałem i tak samo było z pozostałymi bohaterami, którzy mocno zaangażowali się w temat, bo ten scenariusz był brawurowy. No, absolutnie scenariusz Furiozy to jest majstersztyk, no i każdy, kto go czytał, myślał sobie, żeby tylko tego nie zepsuć. A myślał sobie pewnie nawet innymi słowami. Dokładnie. Dokładnie. Tak jakoś to usłyszałem w głowie automatycznie. No tak, bo to my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że powiedziałeś o tym helikopterze, bo to jest zwykle tak sobie wyobrażamy wysoki budżet i tak jest, no wiadomo. Ale w kinie tak naprawdę płaci się za czas zdjęciowy, za to, że trzeba dojechać do lokalizacji. No mnóstwo jest rzeczy, które wbrew pozorom nie są bardzo widowiskowe, a kosztują i żeby zrobić coś dobrze, nawet jeśli nie robi się filmu, w którym latają bitwy o Anglię, tak. A to wiesz, też może kosztować to krocie. A zobacz, ostatecznie najważniejsze są emocje, bo powstaje taki film jak Greyman, który kosztował krocie, a jakoś nie budzi tak silnych emocji, przynajmniej we mnie. A czasami można zrobić film, który kosztuje tyle, co śrubki, albo wręcz nakrętki, jak to usłyszałem od jednego reżysera. Jakby teraz usłyszeli producenci, to bo to prawie nigdy tak nie jest, że kosztuje mało, a zawsze kosztuje mało, dużo. Mało jak na film, no. Mało jak na film, bo to musi kosztować. No bo jasne. Tutaj jest mnóstwo osób zaangażowanych w produkcję i ci ludzie po prostu są zawodowymi filmowcami, więc muszą z czegoś żyć, więc tych ludzi trzeba nakarmić.
nakarmić, gdzieś trzeba ich przebrać, ubrać, dowieść i oświetlić, nakręcić. Zmontować, udźwiękowić. Pokolorować. Więc to jest mnóstwo osób. Zobaczcie w napisach, jak dużo osób pracuje przy takim filmie. Więc to oczywiście musi kosztować, ale ja mówię, wiesz, w stosunku do hollywoodzkich produkcji, to u nas w Polsce robi się filmy, które kosztują naprawdę niewiele w stosunku do tego, co jest tam. A jednak nasze filmy potrafią podbić świat, co widać właśnie na platformach streamingowych, że nasze filmy doskonale przyjmują się na wszystkich kontynentach. Mhm. Tak jak było z Furiozą, która wskoczyła jakoś w ogóle top ten chyba w prawie wszystkich krajach, gdzie jest Netflix, więc... Odzywali się do ciebie ludzie? Miałeś jakieś takie gdzieś na Facebooku czy gdzieś? Tak, dostałem mnóstwo wiadomości z całego świata, od Brazylii po Chiny, co jest oczywiście w ogóle mega ciekawe, że ludzie potrafią gdzieś cię odszukać w sieci i wysłać do ciebie wiadomość, że film, który zrobiłeś, budzi w nich emocje. Opowieść, którą opowiadasz na swoim podwórku, przyjmuje się w zupełnie innej rzeczywistości. Mhm. I to jest fajne. No ale emocje, o to mi chodzi. O to mi chodzi, że emocje są ważne. No i dla mnie aktora zawsze jakby to całe otoczenie, które jest dookoła, ten cały kolorowy świat, który tworzymy, jest drugorzędny. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby były mega ważne, silne, głębokie uczucia, emocje w filmie. Mhm. A jakie uczucia i emocje towarzyszyły ci na planie teledysku z Reniusis? No tutaj zależało nam, żeby zbudować pewną intymność, bliskość, wręcz namiętność momentami, bo to jest taki utwór. Jeszcze po francusku to zawsze jest. Dokładnie, więc tutaj zależało nam, żeby rzeczywiście tutaj dotykać tych bardziej romantycznych strun w naszych słuchaczach, bo dla mnie to jest nietypowa dziedzina. Śpiewanie to nie jest coś, w czym czuję się dobrze i bardzo komfortowo, ale Reni bardzo się mną zaopiekowała w studiu i rzeczywiście czułem się jak na takich zajęciach masterclass z mistrzynią, bo to jest chodząca muzyka. Mhm. Reni jest po prostu cała muzyką. No i rzeczywiście w tym studiu spowodowała, że ja poczułem się jakoś tak bezpiecznie i dobrze i zaopiekowany i że ten stres, który mi towarzyszył od rana, kiedy obudziłem się i wiedziałem, że muszę nagrać ten utwór, odpuścił i udało nam się nagrać, wydaje mi się, fajną taką romantyczną piosenkę. Przepiękną, bardzo, bardzo fajną. No i teledysk też, wiesz, był dużym wyzwaniem, ponieważ to też była dla mnie nietypowa sytuacja, ponieważ było aż 7 reżyserów, studentów, którzy nam dawali zadania, które musieliśmy wyimprowizować tańcem. No i ja byłem tym takim prowadzącym w tańcu. Reni musiała się jakby poddać temu, co ja robiłem, no ale ona była na maksa skupiona, na maksa zaangażowana, no i widać to chyba w tym teledysku. Ci, którzy cię znają, słyszeli, wiedzą pewnie, że ty z muzyką to masz do czynienia i miałeś od zawsze, bo grałeś na perkusji, no ale wokal to nie jest coś chyba, co tak często ci się zdarzało. A tutaj cię zaskoczę, bo ja zaczynałem od śpiewania. Mój pierwszy zespół w 7 klasie szkoły podstawowej to był właśnie na wokalu, ale nigdy to nie było to, co tak do końca mnie jarało i zawsze odwracałem się i patrzyłem, co robi perkusista. Gdzieś kręciło mnie to i ciągnęło mnie w tym kierunku. No i rzeczywiście kiedyś dostałem prezent od mojego taty i mamy. Perkusja stała w moim pokoju, kiedy wróciłem z obozu. No i na maksa się wkręciłem. No i ja kocham. Kocham rytm, kocham granie na perkusji, kocham tworzenie muzyki właśnie zaczynając od rytmu. Gram w zespole Lawina. Wiesz, to jest takie moje dodatkowe zajęcie, bardziej hobbystyczne, ale muzyka jest dla mnie bardzo ważna i istotna. No a śpiewanie, no to jest coś, na co namówiła mnie Reni, no i trudno mi było jej odmówić. Ona jest, ma dar przekonywania, więc zgodziłem się zaśpiewać z nią utwór, ale wiesz, to, że ja gram na perkusji, to akurat w wypadku utworu, który nagrywaliśmy, Si tu n'existe pas, było trochę problematyczne, ponieważ ja wszystko robiłem tak równo. Mhm. A Reni chciała, żeby to było tak lekko
poza rytmem, tak lekko pływające, żeby ten rytm był, a potem wychodziły słowa, żeby to było tak, tak troszeczkę obok tego rytmu. Mhm. No i tutaj, wiesz, to takie silne poczucie rytmu, które jest we mnie tak mocno zakorzenione, tutaj troszeczkę mi przeszkadzało, ale na szczęście na moich zajęciach masterclass z Reni Jusis udało się osiągnąć zamierzony efekt. Kto by nie chciał mieć takich masterclass, to naprawdę. A masz wrażenie, że w ogóle muzyka w filmie jest doceniana? Czy to tak nie jest? Kiedy kręciliśmy film Nie cudzołóż i nie kradnij, chcieliśmy wykorzystać jeden utwór The Antwort. Mhm. I nasza producentka Magda Kuczewska odezwała się do wytwórni, odezwała się do twórców, ale nie dostała żadnej odpowiedzi, więc niestety nie było to możliwe. Mhm. Już nie mówiąc o tym, że pewnie ten utwór kosztowałby strasznie dużo, żeby wykorzystać go w naszym filmie, ale zdarza się czasami, że zagraniczni artyści zgadzają się na trochę mniejsze pieniądze, kiedy wiedzą, co to za projekt, o czym on wartość jest. Wartość artystyczna jest tak, dokładnie, wynagrodzi. Że to nie jest jakiś taki super, hiperkomercyjny projekt i czasami zdarza się, że schodzą trochę ze swojego wynagrodzenia, dlatego często można usłyszeć jakieś zagraniczne kawałki, ale to są naprawdę duże pieniądze i często polskich produkcji na to nie stać, a muzyka autorska, to jest dla mnie no, super ważna rzecz w filmie, no ale mamy kilku doskonałych twórców, tak. Jak na przykład Daniel Blum, którego poznałem pracując w filmie Wszystko, co kocham, który tworzył wtedy muzykę w sposób wyjątkowy, ponieważ pojechał z nami na plan i cały czas był z nami podczas tworzenia filmu, nasiąkał tą atmosferą, tym miejscem, tym klimatem, tym nastrojem, który był podczas kręcenia filmu Wszystko, co kocham, i miał w swoim małym pokoiku w pensjonacie zrobione mini studio, gdzie były rozłożone organy Hammonda, jakieś monitory, odsłuch, komputer, i on wieczorami przychodził i grał. Siedzieliśmy razem, rozmawialiśmy, on grał. Mhm. I to się nagrywało. I te kompozycje, które powstawały tak na bieżąco, które wypływały gdzieś tam z niego, z jego serca, zostały utrwalone właśnie i są na ścieżce dźwiękowej filmu Wszystko, co kocham. I wydaje mi się, że to jest jedna z piękniejszych ścieżek dźwiękowych do filmu. A jakbyś miał uczestniczyć w sesji nagraniowej jakiejś płyty kultowej, która już kiedyś została nagrana, to gdzie byś chciał posiedzieć w takim studiu? No, ja to bym chyba chciał pewnie u Led Zeppelinów posiedzieć w studiu. To się kiedyś nagrywało zupełnie inaczej, na te wszystkie magnetofony wielośladowe, prawda? Mm. Nie tak jak dzisiaj na cyfrę. To musiało być mocno wszystko dopracowane. No i jednak to są wirtuozi, fantastyczni muzycy. No i wydaje mi się, że chyba bym chciał z nimi pobyć w studiu i popatrzeć, jak oni nagrywali, jak tworzyli muzykę. Mm. O, albo na przykład może Pink Floyd. O, może... No, ich koncepcyjna praca, no, to by dokładnie. Było... Dokładnie. Ich praca w studiu też, wydaje mi się, była wyjątkowa. No, jest kilka kapel, które chętnie bym popatrzył. Miałeś kiedyś zajawkę na Nirwanę? Jakąś taką szczególną? Poważną zajawkę. Do dzisiaj lubię słuchać Nirwany i często wracam do tej kapeli. No, ale tak, to było jeszcze właśnie wtedy w podstawówce, kiedy myślałem o tym, żeby być gwiazdą rocka i kiedy założyłem swój pierwszy zespół The Bluesmakers. Tak, to za sprawą ojca naszego gitarzysty, starego bluesmana, pana Rutkowskiego, który był multiinstrumentalistą i który przynosił nam kasety Doorsów, wiesz, Jimiego Hendrixa i po prostu pokazywał nam, co to jest rock and roll, i on nauczył mnie właściwie, jakby pokazał mi tę muzykę i on obudził we mnie uczucie do rockowej muzyki, więc jemu zawdzięczam to, że do dzisiaj jakby to jest mój ulubiony gatunek muzyczny. Ale Nirvana, tak, Nirvana to przez moją starszą siostrę, no to, która była granczówą, wiesz, sztruksy, koszule flanelowe, 4 lata starsza siostra i po prostu jej wszyscy koledzy, którzy właśnie słuchali tej muzyki, no to ja wiadomo, od razu się wkręciłem w temat. No i brałem jej płyty, jej kasety i znałem wszystko na pamięć.
Teatr komedia, wielki wybuch, zwariowana produkcja. No widzisz, powiedziałem ci, że ja nie do końca odnajduję się w śpiewaniu, a w spektaklu Big Bang, czyli wielki właśnie wybuch. Śpiewasz. Śpiewam i to kilkanaście utworów i to w zupełnie jakby w różnym klimacie, bo mamy od takiego udawanego śpiewu operowego po jakieś takie przebieranki, że wiesz, że też często wcielam się w kobiece postacie w spektaklu Big Bang, czyli Wielki Wybuch. Razem z Arturem Chamskim ciągniemy cały spektakl na swoich barkach. No to jest coś niebywałego, bo ludzie spodziewają się, że dwóch facetów na dużej scenie plus pianista, to pewnie jest coś ubogiego. Nic z tych rzeczy. To jest tak kolorowa, barwna i intensywna jazda, że ludzie są w szoku. No po, wiesz, kiedy kończy się Big Bang, czyli Wielki Wybuch, to mam wrażenie, że jeszcze że do ludzi dochodzi, co przed chwilą zobaczyli, bo tam nie dajemy nawet sekundy jakiegoś odpoczynku. Tam po prostu od początku przedstawienia, kiedy od razu wchodzimy i co jest ciekawe też w naszym spektaklu, nie ma tej czwartej ściany. Mhm. Czyli ja od początku wchodzę i bezpośrednio zwracam się do widzów, rozmawiam z nimi, więc oni czują się często częścią przedstawienia. Często odpowiadają mi w zaskakujący sposób, że ja, wiesz, coś do nich mówię, a oni nagle tak się zachowują, jak jeszcze nigdy do tej pory się nie zachowali, więc ja muszę tutaj być otwarty na jakąś improwizację i dialog, na spotkanie z tym widzem. No i widzowie uwielbiają ten taki kontakt, rozmowę, dopowiadanie, interakcje tego, że jakby, że to przedstawienie jest żywe, że ociera się o improwizację, ale jest naprawdę doskonale przemyślane i wszystko wiemy z Arturem, co i jak, ponieważ kolejną rzeczą rzadką i ciekawą w tym przedstawieniu jest to, że my wykorzystujemy dekoracje i rekwizyty do tego, żeby się przebierać, do tego, żeby budować postaci na scenie i to wszystko dzieje się na oczach widzów. Oni widzą, jak my się zmieniamy, jak nagle bierzemy jakieś kwiatki, jakieś dywany i nagle pach, robi się Nefretete, królowa Egiptu. Pach, robi się Ewa Braun. No to jest absolutne szaleństwo, no ale widzowie nagradzają nas rzeczywiście śmiechem i brawami, co jest bardzo satysfakcjonujące, bo ja po tym spektaklu jestem jak mokra gąbka. No wyobrażam sobie, no musicie opowiedzieć historię całej ludzkości od samego początku. Tak, jak aż do dzisiaj. Aż do dzisiaj. I to we dwóch, i to jeszcze przez te wszystkie konwencje. A ty... Śpiewając, tańcząc, szalejąc po scenie. Cieszę się, że pan Dudkiewicz, nasz reżyser, zaproponował mi taką rolę, bo ja się tego na maksa bałem, bo śpiewanie tam jest naprawdę w dwugłosie razem z Arturem, który jest doświadczony musicalowo, bo on od lat gra w Teatrze Buffo. I nagle ja, który gdzieś tam z tym śpiewaniem, no nie lubię za bardzo, ale nagle okazało się, że mam frajdę, że jakoś fajnie nam się śpiewa, fajnie nam się pracuje razem i rzeczywiście to dobrze brzmi. Tutaj widzowie też często są zaskoczeni, że tak fajnie nam wychodzą te numery śpiewane razem z Arturem. Mateusz Banasiuk był dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. No, dzięki ci serdecznie. Dziękuję. Słuchajmy rocka, słuchajmy tej wspaniałej, cudownej muzyki. Dziękuję za zaproszenie, a sam zapraszam państwa do kina na film Nie cudzołóż, nie kradnij i na listę do M. Dziękuję. Na listę do M. Dziękuję. Na listę